tym kraju jest jako taki pewien rozgarbiasz i bardak, ale naprawdę te inwestycje tutaj po prostu no szaleją. Proszę bardzo. Dobra, tu jest pani od kurczaków. Dobra, kura jest, teraz jeszcze owoce i napitki. Owoce. Dragon fruit, winogrona, longan. Jeszcze mamy banany, mamy mango, mamy arbuza. Powinno wystarczyć. I napitki do tego jeszcze zostają. No i finalnie wracam z całym plecakiem darów dla duchów. Tak więc napitki bezalkoholowe i alkoholowe również kupione. Zostało jeszcze parę kilometrów drogi powrotnej, więc mam nadzieję, że duchy nie zauważą, jeżeli zrobię tak. I się z nimi, i się ze mną podzielą po prostu. No. To za osadnictwo w Kambodży. No gotowo wygląda to tak. Sina przygotowała kurczaka, więc mamy jeszcze pozostałe owoce i napitki. Jadę do chłopaków, żeby zrobili sobie swoje czary mary buddyjskie. Buddyjsko-szamańskie w sumie, bo to i buddyzm, i szamanizm, więc duchy i tym podobne rzeczy też chodzą w rachubę. Ty, to już woda jest? A z takich innych ciekawostek granica działki jest tutaj, na tym nasypie. I to nie jest żaden problem, że studnia jest wiersza na 2 metry od granicy działki. Ja bym w Kambodży twoje, to sobie wiercisz. To jest coś, co też jest powodem do radości innych sąsiadów, ponieważ inni sąsiedzi wiedzą, że biały wierci studnie, więc pewnie będą mnie pytali o wodę w porze suchej, bo mają tej wody mało, pewnie chodzą na dół i muszą zbierać, a tak to ja sobie odpalę generator, pociągnę szlafa i każdemu tej wody naleję. Nie budowanie dobrych lat z sąsiadami. A ci w zamian będą po prostu pilnowali, ci mu żaden lump nie będzie łaził. Ale wątpię, bo jesteśmy naprawdę na strasznym zadupiu. Kopiemy na 100 metrów, tak więc tu są takie poszczególne właśnie słomy, które są dołączane do tego głównego wiertła. No i chłopaki, nie wiem jak ma długości. 4 metry za jeden, może 5 metrów, tak mi się wydaje, mniej więcej. Oni to podpinają. Aha. No i to się skręca i... No i co? No i wiercimy dalej. To szybka misja, czyli sprawdzenie pracowników za nami. Szarik się odnajduje. Szarik, chodź tu! Chodź, dzwońcu, chodź! No, stęskniłeś się, co? Dziadu, chodź tu, chodź! Chodź! No chodź! Chodź, 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 no hop! Hop! I jesteśmy z powrotem w miejscu, gdzie było wiercone. Mamy 100 metrów odzyskane. Duchy zjadły podatek od szczęścia, tak więc możemy uznać, że wiercenie się udało. To jeszcze nie koniec, bo zostały jeszcze chyba 3 rury, czyli chyba jeszcze z 15 metrów około. No, to będziemy mieli około 115 metrów głębokości studni. Chłopaki idą w kimono, a ja zawijam się do resortu. Mam dzisiaj fajnych gości, więc nie ma co spać na polu. No. Dzień dobry, w ten kolejny piękny, tropikalny poranek. Wczoraj się skończyła chłopakom ropa wieczorem, więc trzeba jechać do miasta i dać im 100 dolarów, przepraszam, 1000 dolarów, już jako taki spory zadatek kosztów wiercenia całej studni, żeby mogli ją skończyć, a potem się dopłaci resztę, więc lecimy do miasta, a i potem polecimy też po pokwitowanie, bo w Kambodży niczego bez pokwitowania paluchem się nie robi. To jest z banku wzięte. Co ciekawe, tutaj jak się jedzie do bankomatu, to wpłacenie czegoś takiego jak 5000 dolarów czy wypłacenie
To nie jest żaden problem. Jedyne co, to bankomat zadaje dodatkowe pytanie: czy jesteś tego pewny? Tak, jestem. I na przykład wypłaca. No. Ja wziąłem skromną kwotę, natomiast widziałem obsługę dużo wyższych kwot i naprawdę to jest tak proste w tym kraju, tak proste, że no, po prostu człowiek może się w tym zakochać, w tym systemie. Oczywiście o ile jest odpowiedzialny, bo to nie jest kraj dla socjalistów zdecydowanie. Co prawda w Kambodży rządzi partia ludowa, ale z tą ludowością to ona no, chyba nie ma za wiele wspólnego. Bo chyba na pewno ludowa to jest z nazwy. No. A tymczasem targ Banlung o poranku. Piękne kolory życia w Kambodży. Tym razem się nie pomyliłem, wziąłem właściwe owoce, jak trzeba było te ofery składać. Jakie pracownicy składali. Ostatnio wziąłem tego rambutana, czyli to coś tutaj. No i to nie jest dobre. To jest pechowe na ofiarę. Tego się nie składa, więc rambutana nie bierzemy. To już wiadomo. Pani kończy robić hot doga i wracamy do resortu. Wróciłem do resortu, to od razu pokażę ci, robi po khmersku. Robi się tak, że mamy hajsy, mamy karteczkę, mamy pieczęteczki. Hajs. Wykonawca. Zleceniodawca. Świadek. Świadek. Wracamy do resortu. Wiadomo, że Kambodża jest pod bardzo silnym wpływem Chin, w związku z czym nawet narracja na temat wojny na Ukrainie jest tutaj zupełnie inna. Więc postanowiłem Khmerowi fryzjerowi pokazać, że ruska armia zostaje w dupę i bliskich się nie udał. No i cóż, tyle no. W ogóle to też ciekawą rzecz pokazuje, ponieważ dla niego Polska, Ukraina, Rosja to jest tak naprawdę jedno i to samo. Dlaczego mnie jeszcze nie ma w boju? Tłumaczę mu, że nasza kraina nie jest w wojnę zaangażowana, dzięki Bogu jeszcze. I oby nie była, no ale wiadomo jak to jest. Niestety obawiam się, że to się może skończyć źle. No i finalnie udało się dotrzeć do resortu jak prawdziwy Khmer, obładowany. No bo skoro podpisujemy dzisiaj umowę, no to kręcimy X od razu, no co tu dużo mówić, no. Także Sina już zamawia żarcie, będziemy gotowali, a ja już pojechałem po browary, spaję, lód i takie tam rzeczy. No dobra, mamy to. Boże, jakie to jest proste w tym kraju. Umowa na budowę chaty na jednej kartce A4. Cztery podpisy, cztery odbicia kciuków prawych, takie pieczątkowe. Ja, mój khmerski świadek, szef budowy, jego khmerski świadek, pewnie jakiś tam pracownik. To jest pierwsza kartka. Druga kartka to jest kwit na ziemię. A trzecia kartka to jest mapa. I też podpis mój, podpis tego, który tą ziemię oddaje, podpis świadka. Coś pięknego. Boże. Dobrze, że ja tutaj trafiłem w wieku lat 31, a nie, nie wiem, 50 na przykład. Albo 40, bo pewnie bym jakieś już kluczowe, wiążące w życiu decyzje podjął, a tak to żadnych długów nie mam, żadnych dzieci, żadnych żon, rozwodów, niczego. Naprawdę, można zaczynać życie na nowo w tym pięknym kraju. Coś wspaniałego. Mamy sobotę, a w poniedziałek, 14 marca, chłopaki wchodzą na pole i zaczyna się budowa. Dzień dobry, ten kolejny piękny tropikalny poranek, niedziela. Jutro rusza budowa, dzisiaj kończą studnie, czas jeszcze ogarnąć granice działki, czyli słupki. A Misza jak prawdziwy Khmer, muszę sobie słupki sam zawieźć, bo wszyscy są w robocie na polu, więc cóż no, trzeba działać, nie? Jakiś stary ręcznik, słupek, tak 5 razy, no. To co? To w bój. Czyli finalnie wychodzi na to, że najważniejsze jest to, żeby nie jechać za szybko, a przede wszystkim nie podskakiwać, bo ten słupek się rusza i to jest jakieś 60 kg, jak nie więcej, betonu i nie chciałbym z tym wylądować w jakimś rowie jeszcze.
ognisko się pali, ale to nie jest koniec przygód z pompą, ponieważ jeszcze musimy wypompować brudną wodę i wstawić pompę właściwą. To jest ten generator kupiony na mieście. Chłopaki będą za godzinę z pompą. Ja muszę teraz przejściówkę mieć z tego na 220, bo to nie jest siła. No dobra, mówią, że wystarczy. Nie? Według tabliczki znamionowej mamy 8 koni, 8,8 kW skrajnej, a tak w ogóle to mamy tak około 6,5. No, zobaczymy. Od razu do miasta okazało się, co? Okazało się, że nasi chmerzy jednak dzisiaj nie przyjadą ci od studni. Będą jutro o 7 rano, bo w końcu jutro poniedziałek, muszą do wahaty, więc wszystko musi być na gotowe. No i jutro zaczynamy wypompowywanie brudnej wody i przygotowywanie studni na gotowo. Razem z budową fundamentu. No. Już mi chłopaki napisali: Misza, jedź do miasta, 2 kurczaki, 3-4 kg owoców, tak ostatnio, case soft drinków, case wody, case browarów i litra wody. No. Ponieważ o 7 rano zaczynamy budowę i o 7 rano trzeba zrobić modlitwę. No. Co, możemy robić zakupy, powoli robić? Okej, okay, to co, możemy powoli robić zakupy, czyli tak. 2 kurczaki, 3-4 kg owoców, browar, soft drinki, wodę i straklang, czyli wodę. I jutro o 7 rano zaczynają modlitwę. I pracę pompy. No to dobrze, to co, jutro poniedziałek, 14 marca rozpoczynamy wielki projekt budowy chaty w Kambodży. Coś pięknego. Niestety Setra jest ostatnim miejscem w tym mieście, gdzie trzeba to gówno nosić. Ale szczerze powiedziawszy, jak tu wpadamy w paru białych, to nikt nie patrzy, nie? Ale to tak, jak sobie sam wchodzę, to czasami za mną, za tą maską pogonią i tak sobie, nie wiem, nosić, nie nosić. Nie wiem, co mam robić. No, generalnie już hobbituję, nie mają tu teraz bardziej dupy. To teraz jeszcze pora skoczyć do naszej ulubionej pani z ulicznego mięsnego i kupić 2 kury. Tak jak było powiedziane, jak mi chłopaki wysłali. Hop, jakoś się zmieścimy. Nie będę starej baby po dupie klepał, co ona sobie dodaje. I finalnie Misza jak prawdziwy kmer, woda, napitki, browar, woda. 2 kury i teraz tak, były 2 arbuzy, było mango, były dragon fruity, były longan, czyli takie malutkie kuleczki. Jeszcze winogron po drugiej stronie ulicy też był. No i tyle wystarczy. Możemy wracać. Jeszcze sobie jakieś ognisko rozpalę wieczorem, spiję piwko. Będę się delektował po prostu pięknym życiem w tym kraju, a jutro rano zaczynamy od małej najebki, czyli obrzędów religijnych wokół nowej chaty, no bo chłopaki powiedzieli, że nie no Misza. Tradycja musi być zachowana. Ty tam sobie rób swoje, ale my ci musimy to zrobić. Ja mówię, dobra, nie ma problemu. Wszystko kupione. Możecie jutro robić obrzędy religijne pod budowę nowej chaty. Czemu nie? I finał finałów, kończę dzisiejszy dzień na polu. Pali się ognisko, pociąłem większość tego całego drewna. To jeszcze pewnie przyjedzie koparka i trochę zrówna. Jest naprawdę zajebiście. Jutro wielki dzień. 14 marca roku 22. Misza zaczyna stawiać chatę w Kambodży. Szczerze powiedziawszy, wypieram to trochę tak ze świadomości, bo to znowu takie oczywiste, że a w sumie, czemu nie, fajny kraj, fajnie się tu żyje, robi interesy i tym podobne rzeczy. Czemu nie? Zróbmy to. Co prawda będzie mi to sporo kosztowało i niewiele mi potem zostanie po ich wybudowaniu, ale w zasadzie to są tylko pieniądze, a projekt jest niczego sobie. Mieć bazę w Kambodży. To jest coś, o czym się będzie opowiadało na łożu śmierci, prawda? Pewnie tak. Tak mi się wydaje. A teraz to jest takie oczywiste, ale za parę lat to będzie naprawdę gruba historia. Dobra, wracamy w Kimę do resortu. Czas się umyć i ogarnąć. A za jak
jakiś czas będę spał już tutaj, w swojej własnej chacie w Kambodży.